Nie tracę czasu na gierki, bo ty wciskasz mi play. Słodka jest jak kinderki, każdy chciałby ją mieć. Dzisiaj, kto spali najwięcej kalorii przez cały dzień, wygrywa. A uczestnikami są Posty, Dominik, ja i Cichy. A wy nie zapomnijcie, że trwa daily i filmy na tym kanale są codziennie. A naszym celem do końca daily jest zdobyć 1,5 miliona subów. Więc proszę poświęć chwilę klikając suba i wpadajcie na mojego Instagrama, bo bardzo mało brakuje też do 700 tysięcy. Dobra, no to co, ja już idę palić. Ja nie będę za nim biegał. Ej, on już koniec, nie? Zrobimy może dwa przysiady. Ten, bo ten ja zbankrutuję dzisiaj przez niego. On miał zrobić dwa, zrobił trzy. O nie, trzy zrobiłem za dużo, no. Cofnij jednego. A jak mam cofnąć? No, musisz podskoczyć. Przysiady. Jest, dobra. Dwa przysiady, wystarczy, bo się zmęczyłem strasznie. Co? Muszę z nim nagrywać? W którą stronę do Kasi? Do góry. Idziemy. Ja jadę samochodem. Co? Przecież ty jesteś chłopie operatorem dzisiaj Postiego. Ale że tak nisko upadnę kiedykolwiek, to nie myślałem. No co to jest za operator? Pa! Co za operator, nie? Biegniemy. Okej, okay, szybkie wytłumaczenie, bo mikrofon był wyłączony. Ogólnie postawiłem sobie za cel przebiec się do wszystkich domów ekipowiczów. Trasa wyglądała tak, że biegnę z domu Genzy do celu i z powrotem, by maksymalnie wykorzystać potencjał spalania kalorii. Także teraz szybki teleport do miejsca, gdzie już nagrywałem z włączonym mikrofonem. Dobrze, moi drodzy, troszkę pobiegałem. Zegarek pokazuje, uwaga. 154 spalorie, kurde. 154 spalone kalorie, 3000 kroków, także dość szybko chyba. Nie wiem, jak chłopakom idzie. I odwiedziłem stary dom ekipy. I no i co? I pasuje teraz odwiedzić jeszcze innych członków ekipy. Chciałem przejść skrótami i jest dynka, bo nie ma jak. Albo dobra, jednak lecę tędy trochę jak sarenka, proszę bardzo. Jeszcze. Oj, barierka jakaś chciała przeskoczyć. Nie wiem, gdzie mnie to doprowadziło. Trochę niedobrze. Ile myślisz, że spalisz dzisiaj kalorii? Już założyłem, że mogę nie zarobić nawet stówy, więc przynajmniej nie oddam ci opaski. Myślisz, że nie spalisz 1000 kalorii? Jest ciężko już. Dobra, kroki robimy. Co ty gadasz? Przebiegliśmy chłopie 5 metrów. Ja zmęczyłem się tymi trzema psiadami. Stopa łapie! Weź, poczekaj! Co się stało? Jedziemy do Kasi po wodę. Proszę, pasy zapiąć! To jest poważny samochód. Mogliście gdzieś? Tak, za dużo stopni Celsjusza dzisiaj jest. Idę teraz popływać pół godziny i potem biegnę do domu. To jest 10 km. Kolejny skrót wydarzeń. Wróciłem do domu Genzy, a tutaj możecie zobaczyć stan mojego spocenia. Było mocno. A moją kolejną destynacją był... A zresztą, sami zobaczcie. Drodzy Państwo, kolejny przystanek. Chyba nie muszę tego domu przedstawiać, co? No ale dwa domy, które teraz odwiedziłem, to są puste domy. Już puste, ktoś tam mieszka, ale już nie ekipowicza i Genzy. W takim razie czas na dom, w którym aktualnie ktoś z ekipy mieszka. Patryk też samochodem zrezygnował szybko. Chłopie, ja nawet nie wiem, czy ja mogę tu być, więc ja muszę zapukać, czy mogę iść do basenu. A gdzie on jest? Może już w basenie. Zobacz się szybko. Cześć wujas. Cześć. Czy ja mogę skoczyć do basenu, bo muszę spalić jak najwięcej kalorii dzisiaj? Nawet musisz. Dobra, dziękuję. Ja muszę sprawdzić, ile kalorii spaliłem. 2334. Niemożliwe to jest. Ja spaliłem 33. Ja 58. A ty co? Oglądanie nie palisz kalorii. Regeneruje się. Chłopca im trawę wydepta. Dobra, jesteśmy pod ETN-em. Muszę tu załatwić kilka spraw. Co ty robisz w łobuzie? Będzie wracać do chaty w gaciach bez butów. Schodź to do mnie do auta. Niby ty mu oddasz. Co dorywałeś? Ja oddam? Jest 11.18 i daję sobie czas do 11.40, żeby popływać. Jak nie spalę więcej niż 200 kalorii, czyli teraz 261 łącznie, to to było bardzo nieopłacalne. Jakby Sylwek zobaczył, co ja teraz robię, to by mnie zabił. Bo to jest sprzęt ekipowy, ale wynajęty na jego. Wszystko Sylwek odpowiedzialnie. Patryk. Ile ta kamera kosztuje? No i widzicie, ja mówiłem, że boomer przyjdzie, się przypruje. Położyć mi tak, żeby było widać basen, żebym mógł pływać. O, chłopie, się potknąłem. Raz! Dwa! Dobra, z tą nie dam rady.
8. Ja 20 nie dam rady dodać. Jemu zabrałem ubrania, to by kluczyki od auta. A ty... Dobra, stój. Już tyle, przebiegliśmy się. Mam zawał. Szybki update stanu zapocenia. Jak widzicie, ta trasa wymęczyła mnie niemiłosiernie. Musiałem chwilę odsapnąć, a potem razem z Polą i Olkiem ruszyłem dalej. Gdzie? Zaraz się przekonacie. Koniec. Ej, mam dość. Nie gadaj. Coś jest nie tak. 72. No ale to przynajmniej nie dużo wydasz na ten odcinek. A ja już myślałem, że mam 100 coś, a to było tętno. Zmarnowałem pół godziny, żeby spalić 10 kalorii. Ale głupi odcinek wymyśliłem. Żeby się nie przegrzać, no to co? Najlepsze lody na świecie. Bo... Od razu lepiej. Super, tak można palić kalorie. Ręczy, ciuchy. Ciuchy mam w ręce. No ale ty wtedy byłeś. Co za debil. No co za debil, spowali na mnie. Mówcie po zimno. Mokro. Letnio. Cieplej. Pod autem są. Jak pod, jak widzę w aucie. Jesteś tak głupi. Czemu tak nie schowałeś bardziej? Chcesz znowu sprinta robić o kluczyki do auta? Nie. Ty chłopie, a ty będziesz coś robił oprócz jechania autem dzisiaj? Przedposać. Spaliłem 80 kalorii. Wygląda na miniaturce do kroków. Nawet nie pływałem w basenie, a mam tyle samo kalorii co on. Masakra. To ten sprint z tobą. Nie musisz dziękować. Dobra, idziemy na Kasi na odcinek. Postaram się trochę kawałek przebiegnąć. A co, to nie możesz się zatrzymać, tak? Nie, że nie mam spalić jak najwięcej kalorii. A skąd biegniesz? Z auta tutaj. Dobra. Dobra, zmęczyłem się. Ja się przed chwilą przebrałem. Patrzcie, kto przyszedł do Kasi. Co ty robisz? Ja jestem ciekawy twojego sposobu spalania kalorii. Zmęczyłem, spalałem przed chwilą, muszę odpocząć, muszę zregenerować się. A jak myślisz, wygrasz? Nie wiem, jakby dam z siebie wszystko. Znam swoje możliwości i myślę, że was zaskoczę. Liczę na ciebie. Widzowie, łażę kółka, z górki zbiegam, pod górkę wchodzę, dobijam do 200 kalorii, czyli hipotetycznie 1/5, żeby zarobić stówkę, chociaż z tego filmu jest tragedia ogólnie. Nie, to jest w ogóle sensu, że coś takiego mówią, to jest gigastypa. Nie dodawać tego, proszę. Dzisiejszy film jest trochę inny, ponieważ ja nie do końca będę uczestnikiem, tylko w pewnym momencie dzisiejszego filmu dam chłopakom mocne wyzwanie, gdzie każdy będzie mógł wygrać ponad 1000 zł. Ale to potem. Siema! Sorry, jestem w chłopie, patrz jak jestem zgrzany. A, dobrze wygląda. Ja teraz... Patrz jakie mam włosy, zgadnij gdzie byłem. Basen? Nie powiem ci. Ile na basenie się pali kalorii? Oj, tego ci nie mogę powiedzieć, bo nie powiem ci, czy się opłaca, czy nie. I tak idę na basen. I to właśnie teraz. Ale nie tylko na basen, bo miałem też do odebrania wyzwanie od Kasi, które polegało na tym, że musiałem przebiec się do stadniny koni i pogłaskać konia. Ale niestety koni nie było dzisiaj, więc pogłaskałem pieska. Zadanie udało się zaliczyć. Dobra, muszę się trochę poruszać. Ja cię pierdzielę, ale się zmęczyłem. Dobra, przerwa. Na mnie grawitacja oddziałuje inaczej, tak? Ile masz kalorii? 165. To ty się jakaś jeszcze trochę brakuje, żeby zarobić stówkę. Trochę nam się nie opłaca ten odcinek. Jaki plan działania? Idę chyba z buta do KFC, wracam tu z kubełkiem. Ale wiesz, że to nie jest challenge, kto zje więcej kalorii, tylko kto spali więcej kalorii. To w ogóle się nie nabija, bo tu jakby już nie ma co stracić, więc się nie nabija po prostu. Jesteśmy jakoś w połowie drogi do fast fooda, będziemy doładowywać kalorie, zobaczymy ile spalę. Liczę, że będzie z 250, no i że będzie tak 1/4 za nami. Teraz sprawdźmy, ile spalę przez 10 minut skakania. A spaliłem, moi drodzy, tyle kalorii. Tak jak widzieliście, byłem przed chwilą u wujasa i Kasia mi poleciła, żebym zrobił sobie taki workout z YouTube'a, bo one niektóre palą ponad 500 kalorii, czyli pół godziny, to by oddało na pewno. Hello, moto. Nie mogłem nic nieść dwoma rękoma, bo przecież jakbym przestał kiwać tą ręką, to by nic nie nabijała z tej trasy. Jak skończyłeś? 1/4. 10 tysięcy kroków, z czego jakaś 1/5 biegiem i chłopie 240 kalorii. To jest niemożliwe. A teraz zjesz 1000. Ej, leżąc nabiję 2 kalorie. To jest taktyka. Mam wyjść? Nie. Jestem ready. Go, go. O kurde. Jezus, powaliło. Ile mam to robić? Nie, ja dopiero 2 minuty ćwiczę. Daj spokój. Hej, hej. To w miarę git. Dobra,
Teraz będziemy nagrywać odcinek Kasi, więc nie wiem jak będzie z ruchem. Więc jeszcze zrobię dwa przysiady. O! Żeby się szybko zmęczę i potem nie będę miał siły, a tak to w czasie więcej kalorii spalę, myślę. Wróciłem do Kasi, poinformować, że zadanie zostało zaliczone. Zostałem u niej nagrać odcinek z basenu, no i pojawiły się dwa problemy. Pierwszy to taki, że ten zegarek kompletnie źle odmierzał spalone kalorie. Niemożliwe, że na tyle przebytych kilometrów udało mi się spalić tylko tyle kalorii. A na dodatek zacząłem odczuwać ból w kostce, no ale nie mogłem się zatrzymać, dlatego ruszyłem w dalszą drogę. Ogólnie z moją kostką jest gorzej niż myślałem. Kuleje dość mocno. Boli mnie okrutnie. Nie wiem, co się tam stało dokładnie. Kulejącym krokiem będę szedł na następną lokalizację, także troszeczkę kalorii też na pewno spalę, ale zobaczymy, jak się potoczy w trasie. Proszę bardzo, tak wygląda człowiek, który spalił 200 kalorii. 250. A przyjął 1050. Przyswajanie wchodzi mi znacznie płynniej. Osti, przestań jeść! Mieliśmy jechać! Ale palił nogi jak cholera! A, chcecie? Dobra. Ja zadbam. Lepiej? Koniec. Ale skam. Spalenie tylko 225 kalorii. Musiałbym to godzinę robić. To ja już wolę iść pobiegać. Poprosiłem teraz każdego chłopaka, żeby mi wysłali, ile spalili kalorii do godziny 15. I właśnie to zadecyduje o tym, ile muszą spalić kalorii do końca challenge'u. Czyli 20, żeby zarobić ode mnie 1000 zł. Plus 100 za każde 1000 kalorii. Ale tu jeszcze nie wiedziałem, że zegarki bardzo źle mierzą. Spokojnie, będzie to wzięte pod uwagę. Uwaga, uwaga, Patryk ma dla mnie coś do powiedzenia. O kurno, jeśli dobiję do 24 tysiące kalorii, daje mi 1000 zł plus 100 za każde 1000, czyli 1400, o Jezus Maria. Jeżeli 3,5, to samo 1000, a jeżeli mniej, to normalnie. Mam na razie 1200 i do 25 godzin, ale mam gigantyczną kontuzję. Ej, nie wiem, czy mi się uda. Dobra, trzeba spiąć dupę i po prostu zrobić te kalorie, bo kurno, to jest no dużo pieniążków. A zaraz, moi drodzy, podjedzie tak zwany Fridgeman i mu też rzucimy jakieś fajne wyzwanie. To jest najpiękniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagrywałem. Posty mi napisał teraz, że ma 250 kalorii. Wziąłem najmniej aktywne osoby do tego odcinka, więc to jest bardzo ciekawe, że jak im rzucę teraz to wyzwanie, to coś z tego będzie. No sprawdzimy to. Aha. Posty, dobrze ci idzie dzisiaj. Jeżeli do 20 godziny dobijesz, mój drogi, 1500 kalorii, wygrywasz 1000 zł. Jeżeli dobijesz 1750 kalorii do 20, 1000 zł. Jeżeli dobijesz 1250, 500 zł. Jestem w kolejnej lokalizacji, muszę palić na serwisie. Ej, jest gigantycznie ciężko. Ale czekaj, jakie ty masz w ogóle zdanie? O co chodzi? Spalić jak najwięcej kalorii. Ile już spaliłeś? Ogólnie uważam, że mega mało było 1400. Dawaj jakieś wyzwanie, które muszę zrobić w takiej serwisie. Dawaj na siłkę, zrób dobrą rozgrzewę, taką jak robimy. I dawaj później 5 minut na orbit treka. Boję się, że nie dam rady tego zrobić. Na siłowni mam 13 km. Moje nogi odmawiają posłuszeństwa, a najgorsze jest zakład z Patrykiem. Jakby palę 200 kalorii na pół godziny, nie więcej. Ledwo idę, no ale no trudno. To idę z buta na tą siłownię. 13 km i to już będzie mój 34 około kilometr. Życzę im powodzenia. Dobra, kochani, trzeba dobijać kalorie. Tak jak mówiłem, no Dominik musi z kimś konkurować, dlatego lecimy, aczkolwiek wiadomo, żeby też było sprawiedliwie, Dominik jest najbardziej fit, dlatego kwota dla niego jest największa. Idziemy do Cichego, który jest u Kasi. Na ten moment jest tak ciężko, że stwierdziłem, że nie idę na siłownię na razie. Boję się, że nawet do domu nie dojdę. Strasznie słabo widzę w tym odcinku. Słuchajcie, to jest niesamowite zjawisko, ale nie jestem w stanie iść. Chyba przez te buty, kurwa, coś się stało. To jest dramat. Nawet nie mogę iść, serio. Dzwonię po kogoś i zobaczymy, co dalej. Ktoś dał mi info, że w domu Genzi na siłowni jest bieżnia albo rowerek. Okazało się to nieprawdą, więc za namową Patryka postanowiłem pojechać na prawdziwą siłownię. Kupiłem wejściówkę na siłownię. Jedziemy tam teraz, żeby spróbować na bieżni dobić. Słyszałem, że ostatnio masz dobrą pasę. Dobrze ci idzie. No powiedzmy. Mogę ci zaoferować 1000 zł. Za co? Ale za co? 1250 kalorii do końca dnia, 500. Naprawdę? 1750 tysiak. Ja ledwo żyję po tym pocenie, chłopie. Ja chcę ci dać możliwość wygrania kafla tego. Ja nie zrobię tyle. Nie chcę zobaczyć, chłopie, jak się pocisz. Wiesz, już nie dajesz rady, ale myślisz, kurde, 1000 zł, wystarczy, że przebiegnę jeszcze pół maraton. Bubuś, co ci się stało? Ogólnie okrutny dramat. Ja nie mogę stać, stary, normalnie na słabo, chciałeś to? Muszę chodzić na palcach, to jest przesrane. Ogólnie, o,
Zawijamy na chatę. Tak, tylko trzeba zatankować. Dobra, chwila odpoczynku. Dostałem jakby kolejne wyzwanie od tego diabła mortalcia. Nie muszę chodzić teraz. Zobaczymy, czy uda mi się dobić przynajmniej pierwszy próg. Powalczymy. Zmęczyłem się, muszę chwilę przerwy. Jadę dokończyć wyzwanie na siłowni od Karola. Nie mogę iść, ale po prostu tam pojadę i to zrobię. Mam nadzieję, że mi się uda i nogi mi na to pozwolą. Tak, schodzę po schodach, bo inaczej nie jestem w stanie. Ten ból jest okrutny. Robiłem od 100 do 200 kalorii ciągiem i pomiędzy tymi seriami odpoczynek 10 minut, żeby odetchnąć i napić się wody. Ale byłem zdeterminowany jak nigdy. Czułem, że odpoczynek w domu mnie zregenerował i że naprawdę mogę to zrobić. I zauważyłem, że po serii, która na bieżni nabiła mi 200 spalonych kalorii, opaska przez brak ruchu ręką dodała mi do swojego wyniku tylko 30 spalonych kalorii. Już wtedy wiedziałem, że coś z nimi jest nie tak, ale nie poddawałem się i szedłem dalej. Kochani, wróciłem do domu. Z tego, co się dowiedziałem, to Dominik ma totalną dętkę. Posty jest na siłowni. Cichy, nie wiem, co robi. Ciężko dzisiaj jest. Dodatkowo te zegarki, mam wrażenie, że trochę źle mierzą kalorie. Bo z tego, co mi Dominik mówił, no to przebieg już 20 km od rana. Więc to powinno być blisko 1600-700 kalorii. A to tylko same bieganie. No a jeszcze inne czynności w trakcie dnia i tak dalej. Więc ciężko. Najwyżej, jeżeli pójdzie słabiej niż myślałem, no to pierwsze miejsce dostanie 750 zł, drugie 500, a ostatnie 250. Zostawiam was w rękach chłopaków, bardzo im kibicuję. Dobra, kochanie, jestem na siłowni, dalej ledwo chodzę, jest gigantycznie ciężko, ale biorę się za rozgrzewkę, o której mówił Karol. 5-minutowa, bardzo wymagająca rozgrzewka, poszła nawet sprawnie, czyli połowa wyzwania od Karola zaliczona. Idziemy jeszcze na arbitrek, ale robimy dalej na dupce, okrutnie po całym dniu. Tutaj było o tyle dobrze, że ćwiczenie wykonywałem na palcach, przez co nie obciążałem stóp i przez to też praktycznie nic mnie nie bolało. O ja pierdzielę. Wiecie, co jest śmieszne? Przez 5 minut tego pokazało mi tam, że spaliłem 50 kalorii. Nie wierzę, że ta apka liczy dobrze. Także wszystko już się dowiemy chyba na miejscu w domu. Jazzy. Po tym jak Cichy spał 2 godzinki, wreszcie stał i postanowił przejść się dookoła ogródka. Zrobiłem jakiś kilometr po ogródku. To jeszcze godzina, ale już trochę się zmęczyłem. No nic, widzimy się na ważeniu u... Znaczy na ważeniu, na mierzeniu mortalcia. A teraz czas na podsumowanie i oglądajcie do końca, bo tego się nie spodziewacie. Ogólnie słyszałem, że jest jakaś afera, dopiero przyjechałem, więc... A możemy od tego zacząć? Ile zrobiliśmy? Jakby jak usłyszysz, ile zrobiliśmy, to zrozumiesz, o co jest afera? Na tym zasranej aplikacji, na tej, pokazuje mi, że 24 minuty wysiłku miałem w ciągu dnia. Ja godzinę. A ten 6 godzin, gdzie nadupcałem cały dzień. Odpaliłeś tryb trening? No odpalałem. I zdaję sobie sprawę, że te zegarki nie liczyły najlepiej na świecie z tego, co nie widzę. Nie liczyły najlepiej na świecie. Bardzo politycznie poprawnie ubrano. Wiesz, ile spalił z kalorii w ciągu spania? Dobra, to zrobił najmniej. Ja. Skam. Ile? 860. Wiesz, jak na bieżni jest te takie srebrne punkty, no, które sobie chwytasz, no, żeby tętno ci liczyło. No. Mam nagrane na kamerze, jak stoję na bieżni i mam w 45 minut biegania i marszu szybkiego i tak dalej, zrobione 200 spalonych kalorii. No. 45 minut. Na bransoletce przybyło mi 30 spalonych kalorii. Z 200. Bo trzymałem rękę w bezruchu. Jak poszedłem robić kontent do Stastuda i wracałem z zamówieniem kubełka i torby, trzymając tak ręce przy sobie, nie ruszając nimi, nabiło mi przez cały tę trasę około 60 spalonych kalorii. Możesz powiedzieć, ile zrobiłeś kalorii przez ogród? 200 kalorii. Półtora kilometra, 200 kalorii. Dominik przeszedł 10 kilometrów i ile miałeś kalorii? Ale nie. 300 koło. Ja mam mini game changer. Na tym zegarku jest 1650. No. Ale na aplikacji zdrowie 3300? Dwa razy tyle. Ile masz? 1500. No. No nic. Posty. Trzecie miejsce. Jest mi was szkoda, dlatego posti 5 stówek dla ciebie. Może być 3. Może być. Cichy, zamiast 5 stówek dostajesz 750. Dziękuję. A co oznacza, że dla ciebie za to, co zrobiłeś, należy się tysiak. Gratulacje. Mam nadzieję, że film wam się podobał, chociaż były małe problemy, ale widzimy się jutro o 17:30. Yo!